Piękna słoneczna pogoda sprzyja zdecydowanie wiosennym porządkom i taka też akcja sprzątania gminy przeprowadzona będzie za chwilkę w Jeleśni. A tymczasem rozpoczynamy od Korbielowa. Wszystko wskazuje na to, że po dzisiejszej pięknej, słonecznej sobocie Korbielów będzie naprawdę czysty i nie tylko Korbielów, ale również cała gmina Jeleśnia. Korbielów jest sprzątany od 2010 roku. Akcję tą zapoczątkowało Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Sportu i Rekreacji w Korbielowie. Do akcji zawsze się przyczyniała Straż Pożarna, LKS Korbielów, czyli tutejszy klub sportowy, no i wszyscy mieszkańcy. Akcję, potrzebę takiego sprzątania w ubiegłym roku zauważyła także nasza obecna teraz pani wójt, która też zauważyła, że jest taka potrzeba sprzątania całej gminy. Piękna akcja, dzięki której nie tylko gmina będzie czysta, ale przede wszystkim integrująca mieszkańców. Tak, jestem bardzo, bardzo wdzięczna przede wszystkim nauczycielom, którzy zabrali mimo wolnej soboty swoich uczniów i pomagają nam sprzątać. To bardzo uczy. Proszę mi wierzyć, widzę dzieci takie, które mają 2 latka, tam są przed nami i takie większe i całe rodziny. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że ludzie chcą, czują tą potrzebę, że to jest nasze miejsce, nasza mała ojczyzna i zadbajmy o nią. Widzę, że niezbędne wyposażenie dnia dzisiejszego, czyli worek na śmieci jest gotowy i tak pani uzbrojona wyruszy za chwilę na sprzątanie gminy Jeleśnia. Tak, jak najbardziej. To już nie pierwszy raz. My tutaj już w Korbielowie 10. raz taką akcję przeprowadzamy jako stowarzyszenie. Widzimy, że fajnie, bo się przyłączyła również cała gmina. Już 2. raz cała gmina sprząta z nami, co jest bardzo fajnym takim akcentem na wiosnę, bo jednak trzeba to posprzątać nie tylko Korbielów, lecz całą naszą gminę. Panie dyrektorze, bardzo cieszy fakt, że udało się w sobotę zaangażować dzieci i młodzież do sprzątania. My co roku bierzemy udział w takich akcjach jak sprzątanie Korbielowa. Tych dzieci jest raz więcej, raz mniej. My sobie zdajemy tego sprawę, że sobota to jest też taki dzień, kiedy no, rodzice zaplanowali może inne zajęcie dla tych dzieci, także no, nie jest to jakby cała szkoła. No ale mimo wszystko ci, którzy mogli, przyszli, pokazali się. Przypomnijmy, to nie jest jedyna akcja, która się odbędzie, ponieważ za tydzień mamy szansę ją powtórzyć. Tak, proszę Państwa, podzieliliśmy te nasze kochane miejscowości, żeby zakład komunalny łatwiej mógł pozbierać te śmieci, więc dzisiaj mamy Korbielów, Krzyżówki Leśnie, Krzyżowa i Mutne, a 6 kwietnia to będzie Przyborów, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała i Pewel Wielka. Zapraszamy wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że w każdej miejscowości kończy się to ogniskiem i taką integracyjną pogadanką. To są super sprawy. Ewa Jeremicz, Beskid Life.